Witam Was dzisiaj serdecznie. Miałem robić kolejną recenzję, ale postanowiłem, że zrobię bardziej ostrzeżenie niż recenzję. Kamerka sportowa z Biedronki firmy Hiker o nazwie Hiker Action Cam 2. Nie kupujcie tego badziewia. To badziewie nawet Wam się nie nada jako kamerka, jako wideorejestrator do auta. Naprawdę, nie warto wydać tych 60 czy tam 80 zł. Nie spodziewajcie się potem jakichkolwiek jakości. 720p wygląda tak. Tak nagrywa kamera Hiker, kupiona w Biedronce przez mojego znajomego. Action Cam 2. Szczerze powiedziawszy, ta jakość wideo to jest 720p, 30 klatek na sekundę. Druga rozdzielczość to jest VGA. VGA. I to wszystko. Audio. No właśnie. Obraz. No właśnie. Detali nie ma właściwie w ogóle, obraz się często ścina, zacina. Mam tutaj wyrzuconą kartę klasy 10. Jeszcze VGA ujdzie, no bo to 640x480, no to tam pikseloza jest, ale ujdzie. W sumie nie ujdzie. Słuchajcie, jeśli spodziewacie się po takiej kamerce jakiejkolwiek fajnej specyfikacji, bardzo się rozczarujecie. Nie kupujcie tego. To mam pożyczone od znajomego. On powiedział, że kupił to tylko z czystej ciekawości. Dla niego wydać tam 60 czy tam 80 zł to jak drobne. Dlatego kupił to, zobaczył, że to beznadziejnie i leży u niego w szafce. Jak powiedziałem, że chciałem zrobić recenzję, to on mówił: serio? Chcesz zrobić recenzję? Ja mówię, no. Chcę zrobić recenzję tej kamery i powiedzieć prawdę o niej. Dlatego mówię prawdę. Nie kupujcie jej. Nie warto. Nie ma nic gorszego. Jak na razie w swoich rękach nie miałem nic gorszego niż ta kamera. Dlatego ta kamera nie nadaje się do niczego innego, jak tylko do wyrzucenia ją do śmieci. Ostrzegam, nie kupujcie tego. Lepiej dozbierać sobie więcej trochę forsy i kupić sobie na przykład SJ Cama. Ostatnio fajne promocje były. Naprawdę, nie kupujcie tego. Hiker Action Cam 2. Bez nadzieja. Kto w ogóle takie kamery sprowadza do Polski? Ja tego nie kapuję. Ale ładna pogoda nam się trafiła. No, to tyle.